przedstawić wystawę pana autorstwa, twórcy bardzo utytułowanego, o podjącym dorobku, bardzo wysoko notowanego. Powiem tylko, że wyczytałem na pierwsze prace medalierskie, które tu w tym wypadku nie pokazujemy, znajdują się w British Museum, a to już jest bardzo poważna publikacja. Pan Bronisław Krzysztof jest absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczniem profesora Jerzego Muszkiewicza, tylko w 1981 roku ze wyróżnieniem. Myślę, że to od razu decydowało też, czy przesądziło o dalszym rozwoju kariery i pewnej orientacji artystycznej. Pan Bronisław Krzysztof konsekwentnie odwołuje się do tej tradycji, której korzeń tkwi w micie śródziemnomorskim, czyli to, co stanowi fundament naszej kultury. Bliski jest mu świat właśnie ten antycznej Grecji. Myślę, że to jest rodownie właśnie tej twórczości, ale obserwując tą twórczość, no, odnośnie, mamy pewność, że nie jest to naśladownictwo czy jakaś kontynuacja. To jest jednak tylko jakaś konwencja związana z antropomorfizmem, z kulturą ludzką, bo twórczość pana Bronisława Krzysztofa głównie koncentruje się wokół figuracji. Natomiast w tych figurach, jak państwo na pewno zauważyli, pojawia się wiele takich elementów, które w cudzysłowie można by nazwać współczesnymi ingerencjami, czyli to jest jednak jakaś ingerencja w tą doskonałą epidermię tej postaci ludzkiej. To jest człowiek w jakimś sensie współczesny, który doświadczył tego, co historia naszej współczesności, czy nasza współczesna historia człowiekowi zaaplikowała. Bardzo częstym takim motywem twórczości pana Bronisława Krzysztofa jest też otwieranie wnętrza figury ludzkiej, czyli po raz pierwszy możemy zajrzeć do środka i przekonać się, jaki ten człowiek z zewnętrzności swojej doskonałej, jaki jest też i wewnątrz. Tak jak wspomniałem, osobny rozdział w twórczości pana Bronisława Krzysztofa to jest również medalierstwo. I tutaj jest ten wojujący dorobek i bardzo, bardzo ciekawe formy. Oraz jest też trzeci rozdział, o ile wiem, obiekty takie rzeźbiarskie, czy quasi-rzeźbiarskie, czy designerskie, co świadczy o niebywałej wprost pracowitości artysty. Ja wydawałem w ostatnim czasie właśnie dokumentację na temat pana dokonań i muszę z uznaniem stwierdzić, że pozazdrościcielem pan Bronisławie, bo jest to naprawdę, tak jak mówię, imponująca twórczość. Wiem, że pan bardzo często pracuje cyklami, pan wraca do pewnych motywów, rozwija je, więc to są też takie pewne toposy pana twórczości, które są zauważalne. Pana prace funkcjonuje również w galeriach komercyjnych. Ma pan swoje prace w wielu ważnych, liczących się kolekcjach prywatnych w całej Europie i w całym świecie. Współpracował pan również z architektami, tworząc duże realizacje przestrzenne. Jest pan autorem kilku tablic pamiątkowych. Także w zasadzie dominującym kierunkiem jednak jest chyba rzeźba i to ta właśnie związana z kanonem postaci ludzkiej, ale też i są jakieś przyległości. Bardzo cieszymy się, że możemy pana gościć w centrum, bo nasza instytucja poświęca tematowi figuracji w ogóle bardzo wiele uwagi. Organizowaliśmy już wystawy właśnie zorientowane na figurę i zawsze do tego tematu wracamy. To tyle z mojej strony i oddaję panu głos. Bardzo dziękuję. Bardzo szybko mówię za tym. Przede wszystkim dziękuję faktu, że wy z profesorem Szczepiem to wejście do zrobili. To tylko fakt. I w czasie tego przygotowania dowiedziałem się, że jest 30 lat jakby centrum. Tak się składa, że rzeczywiście ja też 30 lat temu skończyłem akademię i to szybko dosyć przeleciało. Jak to w życiu bywa, no są wzloty i upadki. Zachód nauczył mnie, że nie ma problemu artystycznego, który artysta nie może podjąć i może się wycofać. U nas jest szalony taki podział na tych, którzy próbują iść tak zwaną awangardę, czy takich jak ja, to jest przepaść.
ja próbowałem coś tam swojego robić, a dostawałem inne propozycje, które kiedyś bym nie podjął, czy oni zaraz podawali świetne nazwiska, które w każdej encyklopedii są wymieniane, że on też inni to robi, to dlaczego ty nie? Po prostu też taką szybkość u mnie problematyczna. Natomiast no, życie weryfikuje wiele rzeczy i w tych 30 latach były bardzo ładne jakieś sukcesy i nie mniej śliczne upadki. Ta ilość upadków była troszeczkę mniejsza, w związku z czym mogłem dalej robić to, co robię. Zwłaszcza, że miałem szczęście w życiu do ludzi, że udawało mi się spotkać ludzi, którzy często jakimś dobrym słowem wspomagali mnie w samotności, ponieważ ja nigdy nie szedłem za modami. Nie interesowało mnie powielanie wzorów. Kompletnie nie interesowało mnie podłączanie się pod jakieś grupy, czy tworzenie grup indywidualnych, że w kupie łatwiej, no bo taka jest praktyka, że w kupie łatwiej czasem. Tylko chciałem być indywidualistą i mieć własny, jakby rozwiązać własne problemy. I na przykład takie nazwisko Hans Mack, który miał dobre zdanie o moich pracach, nawet to sformułował w jakiś sposób pisemny, czy Lucien Freud, malarz, no, na pewno nie maluje to, co dzisiaj się uważa za malarstwo, jest szczytem jakiegoś tam osiągnięć artystycznych. Czy Peter Marino, architekt, no, na świecie uznawany i nawet w ubiegłym roku dużą realizację w Europie robił, bo to Amerykanin. No, jakoś się dało z nim współpracować. Czy Jan Kruzie, no to tak wymieniam z brzegu. Oczywiście to są rzeczy, które można zawsze sprawdzić, że takie osoby były istniały jakąś rangę na świecie. Miałem szczęście do ludzi, dzięki temu może nie jestem modny, może nie jestem znany w Polsce, ale mam naprawdę święty spokój. Miałem te okruchy radości, patrzę rzeczy takich mikrookruchów, żebyście też z tego, co tutaj zobaczycie, dla siebie. Dziękuję. A ja jeszcze dodam jedną rzecz, istotną, którą przeoczyłem pana Wittenbergi, to być może niektórzy z państwa wytłumaczy obecność tutaj pana Miakurze, że pan Wojciech Krzysztof jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuki Plastycznej imienia Antoniego Kennera i zresztą miał tam swój epizod pedagogiczny. I stąd ta twiadusza tutaj obecna. Ja prosto powiem, po prostu roboczo ubranych nie oni nie miałem czystego do założenia. Proszę państwa, muzeum po powrocie jest w sprzedaży w super promocyjnej cenie album prezentujący twórczość pana Bronisława Krzysztofa. Dzisiaj go można na bardzo korzystnych warunkach zakupić. Ja to daję pieniądze oczywiście na wspomniane dzieci w szkole Kennera. Także ja nie zarabiam. Ja tylko dodam, że jestem takim epizodem pedagogicznym właśnie Krzysztofa, bo tak się składa, że nie widzieliśmy się 29 lat i ja byłem w 5 klasie liceum, jak Krzysztof świeży absolwent Akademii Warszawskiej przyszedł i zaczął wprowadzać szkołę Kennera, która studiowała z drewna techniki odlewnicze zresztą. Nie wnikać się do znaków, ale tak nie zostało. Gratuluję. Ale poparcie. Bardzo dziękuję. Nie wychodzimy. Ja też jesienią myślę, że pokażę swoje. Ja się prawie też balansujący.